W roku jubileuszu 75-lecia polskiej administracji na ziemiach zachodnich Towarzystwo Miłośników Wrocławia wspólnie z Urzędem Miejskim Wrocławia zaprasza na film pod tytułem Gdzie zaczyna się polski Wrocław? No właśnie, gdzie zaczyna się polski Wrocław? W zasadzie ile osób byśmy nie zapytali, tyle może paść odpowiedzi. Jakie padałyby najczęściej? Wydaje się, że niektórzy mogą powiedzieć, że w Jałcie, bo tam zapadła decyzja o tym, co stanie się z ziemiami określanymi dzisiaj mianem ziem zachodnich i północnych. A może polski Wrocław zaczyna się przy ulicy Rapackiego 14, w willi Kolonia, czyli tam, gdzie 6 maja 1945 roku, późnym popołudniem, podpisano akt kapitulacji Festung Breslau. A może polski Wrocław zaczyna się na terenie obozów pracy przymusowej, tutaj w Breslau, tu we Wrocławiu, w tych obozach pracy przymusowej, gdzie przebywały rzesze Polaków, między innymi byłych powstańców warszawskich przywiezionych tutaj na roboty przymusowe. To przecież oni czekali, aż wojna dobiegnie końca. Czekali na ten moment, kiedy wojna się skończy, kiedy przyjdzie do nich Polska. Kto jeszcze czekał, aż przyjdzie do nich Polska? Polonia wrocławska. Ta nieliczna Polonia, która w okresie 20-lecia międzywojennego jeszcze bardziej się uszczupliła. Tutaj trwali, walczyli o przetrwanie polskiego języka, o polską tradycję, o polską kulturę. Wspierali się nawzajem, wspierali robotników przymusowych. Czekali, aż do nich przyjdzie Polska. Można powiedzieć, że polski Wrocław zaczyna się w Krakowie wczesną wiosną 1945 roku. Dlaczego właśnie tam? Bo 14 marca 1945 roku prezydent Bolesław Drobner, przebywający właśnie w Krakowie, dostał nominację na prezydenta Wrocławia. Tu we Wrocławiu toczyły się ciężkie walki. Najgorsze tak naprawdę miało dopiero nadejść. Pamiętajmy 1-2 kwietnia 1945 roku. To wtedy miasto zostało bardzo mocno zbombardowane. Tymczasem właśnie tam, w Krakowie, organizują się grupy operacyjne. Powstaje biuro werbunkowe. Drobner szuka chętnych, szuka śmiałków. Werbuje ich spośród wojennych rozbitków. Tych wszystkich, którzy przybyli do Krakowa. Równolegle zawiązuje się grupa, która z czasem zyska miano grupy naukowo-kulturalnej. Jej szefem zostaje nie kto inny jak profesor Stanisław Kulczyński, były rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Botanik, przyrodnik, ten, który otrzymuje misję. Tą misją jest stworzenie polskiego życia akademickiego, polskiego życia naukowego, kulturalnego w powojennym Wrocławiu. Oni wszyscy w kwietniu przystępują do działania. Powoli szukają chętnych na ten niełatwy wyjazd do Wrocławia. Tak naprawdę nie wiadomo, co z Wrocławia zostanie. Spoglądając się temu miastu, przyglądając mu się z perspektywy Krakowa, widać tylko morze gruzów, widać miasto, które płonie jak jedna wielka pochodnia. Drobner dostaje od premiera Osóbki Morawskiego wolną rękę. Ma powiedziane, rób co chcesz i jak chcesz. Dlatego Drobner snuje własną, nieco utopijną wizję, przez którą niestety zostaje pozbawiony w pewnym momencie stanowiska. Mimo wszystko to on organizuje tą grupę. W kwietniu odbywa się kilka spotkań w Krakowie. Tam spotyka się Kulczyński ze swoimi chętnymi. Drobner rozdziela zadania. Wiadomo, kto się ma zajmować komunikacją, wiadomo, kto się będzie zajmował aprowizacją, kto wyjedzie w czołówce tutaj do Wrocławia, gdy tylko umilkną działa i wojna się skończy. Wiadomo, kto będzie zajmował się wodociągami, kto będzie zajmował się bibliotekami i tak dalej. Wszystkie zadania są rozdzielone. Brakuje tylko jednego. Końca wojny. Biuro werbunkowe zarządu tymczasowego miasta Wrocławia mieściło się w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 55. To tam zgłaszali się wojenni rozbitkowie, chętni tutaj do wyjazdu do Wrocławia. Tych chętnych było wielu, niewielu. Sami Państwo muszą ocenić. 8 kwietnia zorganizowano dla nich spotkanie. Na to spotkanie według różnych relacji przyszło od 100 do 140 osób. Czy to dużo, czy to mało w stosunku do tego, co należało tutaj zrobić w pierwszych dniach po wojnie?
7 kwietnia 1945 roku Bolesław Drobner otrzymał polecenie wyjazdu do Wrocławia. Miasto, którego miał być prezydentem, miał ujrzeć 13 kwietnia, w piątek 13 kwietnia. Podróż niestety się przeciągała z przystankiem w Katowicach, w Opolu i kątach wrocławskich. Wjechał do Wrocławia, jak wspominał, pełen animuszu nad ranem 14 kwietnia. Czy udało się wjechać do centrum? Nie, nie udało się, bo przecież tu, w Breslau, trwała jeszcze walka. Walczono o Festung Breslau. Udało się dojechać Drobnerowi tylko do Hindenburgplatz, czyli do późniejszego placu Powstańców Śląskich. Po powrocie do Krakowa Drobner nie załamywał rąk, aczkolwiek był przerażony tym, co tu zobaczył. Chyba nie spodziewał się, że miasto jest aż w tak tragicznym stanie. Razem z Kazimierzem Kuligowskim, razem z profesorem Stanisławem Kulczyńskim postanowił działać ze zdwojoną siłą. Zaczęto montować Arkę Noego na wrocławski Ararat. Czym była ta Arka? Była grupą specjalistów, grupą ochotników, grupą śmiałków, którzy zdecydowali się, że Wrocław, powojenny Wrocław, będzie ich nowym domem, że to tu zaczną budować polski Wrocław. Tu z tym miastem zwiążą się na stałe. Bolesławowi Drobnerowi i grupom operacyjnym, którym kierował, do pełni szczęścia brakowało tylko jednego: zakończenia wojny i wolnego od wojny Wrocławia. W międzyczasie, czekając na kapitulację Festung Breslau, dopełniano wszelkich formalności. 20 kwietnia Stanisław Kulczyński został mianowany delegatem ministra oświaty. W międzyczasie pakowano się, szykowano prowiant, szykowano się tutaj do wyjazdu. Grupa naukowo-kulturalna, grupa operacyjna pod wodzą Drobnera była w ciągłym pogotowiu. Aż wreszcie nadszedł 6 maja 1945 roku. Tutaj, przy ulicy Rapackiego we Wrocławiu, późniejszej ulicy Rapackiego, podpisano akt kapitulacji Festung Breslau. Wiadomość ta szybko dotarła do Krakowa. Tam czołówka grupy operacyjnej 9 maja nad ranem wyruszyła w kierunku Wrocławia, polskiego Wrocławia. 9 maja 1945 roku. Do Wrocławia dociera czołówka grup operacyjnych pod wodzą Kazimierza Kuligowskiego. Co widzą? Miasto? Czy można było tak wtedy nazwać olbrzymi na 17 km wzdłuż i 8 km szerz rozciągający się obszar ruin oświetlonych we dnie i w nocy pożarem? Zanurzony w dymie, głuchy i, jak się zdawało, bezludny. W każdym razie to był Wrocław, a my wchodziliśmy tutaj na prawach gospodarzy po raz pierwszy od setek lat. Nie trzeba na to historyka, żeby ten moment ocenić. Tak wspominała to Zofia Gostomska-Zerzycka, jedna z niewielu kobiet w grupie operacyjnej i do tego kronikarka działań grup operacyjnych. Posłuchajmy wspomnień profesora Antoniego Knota. Połączone nasze czołówki przybyły do miasta dnia 9 maja przed południem. Wjeżdżamy do Wrocławia jako powracający gospodarze. Płonące miasto przedstawiało widok wprost niesamowity. Miasto płonęło, gęste gruzy wysoko zawalały ulice, dookoła szkielety wypalonych i zburzonych domów. Docierały wprawdzie do nas, do Krakowa, wieści o zniszczeniach wrocławskich. Takiego jednak obrazu, jaki nas powitał, nie spodziewaliśmy się zastać. Czołówka grup operacyjnych wyruszyła z Krakowa 9 maja 1945 roku nad ranem. Po kilku godzinach udało się dotrzeć do Wrocławia. Dlaczego skierowano się akurat nie tutaj, w okolice ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, wówczas Blicherstrasse? Dlatego, że ta dzielnica wydawała się w miarę niezniszczona. Postanowiono zająć trzy kamienice. Kamienice pod numerem 23, 25 i 27. Wysiedlono mieszkańców, nie tyle z mieszkań, co mieszkańców przebywających w piwnicach i tam ukrytych. Tutaj pod numerem 27 mieściła się też piekarnia. Piekarzowi pozwolono zostać, okazało się, że ma całkiem spory zapas mąki i nakazano mu rozpoczęcie natychmiast wypieku chleba. Czy ten chleb można uznać za pierwszy polski chleb w powojennym Wrocławiu? W zasadzie tak. Tutaj, w kamienicy numer 27, pierwsze piętro przeznaczono dla prezydenta Bolesława Drobnera, który za chwilę dopiero miał dotrzeć do Wrocławia. Drugie piętro przeznaczono dla rektora Stanisława Kulczyńskiego, wówczas jeszcze nie rektora Uniwersytetu i Politechniki, ale organizatora tych uczelni, wtedy szefa grupy naukowo-kulturalnej
mającej zająć się odbudową nauki i kultury we Wrocławiu. Trzecie piętro natomiast w tej kamienicy przeznaczono dla członków zarządu miejskiego. Przygotowanie tych kwater zajęło kilka godzin. Starano się wstawić, jeśli nie szyby, to cokolwiek w okna, żeby nie wiał wiatr. Starano się przygotować łóżka, starano się przygotować jakieś koce, jakiś stół. To przecież tutaj miały odbywać się narady. Tak naprawdę to tutaj formalnie miała się mieścić siedziba pierwszych władz Wrocławia, pierwszych po wojnie. 9 maja 1945 roku, mniej więcej o godzinie 18, wszystko było gotowe. To właśnie tutaj, na kamienicy nr 27 przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, zawisła pierwsza polska flaga. To właśnie tutaj zawisło pierwsze polskie godło w powojennym Wrocławiu. Czy można zatem uznać, że to właśnie tutaj zaczął się polski Wrocław? Wszystko na to wskazuje. To właśnie tutaj, 10 maja, dotarł prezydent Bolesław Drobner, tutaj dotarł szef grupy naukowo-kulturalnej Stanisław Kulczyński. Razem z nim dotarło blisko 140 osób z grupy operacyjnej, która już od kilku dni, w zasadzie kilku tygodni, czekała na ten wielki moment w Krakowie. To właśnie tu zaczął się polski Wrocław. Towarzystwo Miłośników Wrocławia, które istnieje od 1956 roku, od początku swojego istnienia dba o to, żeby pamięć o tego typu miejscach nie przepadła. I to właśnie tu, 9 maja 1960 roku, odsłonięto pamiątkową tablicę. Tego uroczystego odsłonięcia dokonał Mieczysław Markowski, ówczesny szef, prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia w towarzystwie profesora Stanisława Kulczyńskiego. Tutaj zgromadził się wtedy tłum pionierów. Wszyscy wspominali to, jak w 1945 roku tu, w tej kamienicy, zaczynał się polski Wrocław. Jedną z misji Towarzystwa Miłośników Wrocławia jest upamiętnianie miejsc ważnych. Jedną z misji Towarzystwa Miłośników Wrocławia jest upamiętnianie miejsc i wydarzeń ważnych dla historii Wrocławia, szczególnie tej powojennej. Zapraszamy na kolejne odcinki naszego cyklu. Tam o tej historii można dowiedzieć się znacznie więcej.